Dzień dobry. Witam na kolejnym spotkaniu warsztatów plastycznych pod kierunkiem Agaty Topolewskiej, prowadzonych dla Iławskiego Centrum Kultury. Na dzisiaj mieliśmy przygotować mąkę, sól i wodę zimną. Ja wcześniej troszeczkę już tutaj zaczęłam wyrabiać masę, ale wy możecie to robić teraz w proporcji tyle ile mąki, tyle soli, a wody, zimnej wody, połowę tej proporcji. Czyli jeżeli biorę szklankę soli, biorę też szklankę mąki, a do tego połowę szklanki zimnej wody. I po prostu trzeba to starannie wymieszać. Dobrze ugnieść, żeby te produkty połączyły się. Jest kilka przepisów na masę solną. W jednym z nich też zobaczyłam, że można dodać mąki ziemniaczanej. Tak naprawdę trzeba troszeczkę poeksperymentować z tym i zobaczyć, która najbardziej nam pasuje. One wszystkie są zbliżone do siebie. Mieszamy sobie dokładnie. Ja odłożę już może te kubeczki. Pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy mnie oglądają. Cześć Czapla. A jak tam? Kto z uczestników zajęć jest dzisiaj? Pokażcie się, napiszcie coś. Kto z uczestników tych zajęć prowadzonych w ICK? Marysia, Leszek, Wojtek, Piotrek, jesteście? Ugniatamy ciasto. Róbcie razem ze mną równolegle. Ja, jeżeli potrzeba będzie, mogę zaczekać. Zobaczcie, przygotowałam tutaj wcześniej, żeby pokazać te figurki, bo zamierzam je malować za chwilkę, bo figurki, które dzisiaj zrobimy, nie będziemy mogli od razu pomalować, tylko po wysuszeniu. One mogą schnąć naturalnie albo w piekarniku. Ja je wysuszyłam w piekarniku w temperaturze 100 stopni przez ponad godzinę czasu. Czyli sobie lepimy, zaraz taką zobaczycie figurkę. Kuraczki dzisiaj robimy, kolorowe, fantazyjne. A potem, jak wypalicie sobie je, wypieczecie z pomocą mamy w piekarniku. Albo mogą też po prostu naturalnie sobie przeschnąć przez jedną noc. Będzie można zająć się malowaniem. A dziś lepienie. Czy można przejść do lepienia? Napiszcie coś. No, witam Izę. Przeczytałam, że jesteście. Pozdrawiam. Kto jeszcze z uczestników zajęć plastycznych jest? Napiszcie, będzie mi miło. Jeżeli już mamy masę o takiej konsystencji, to jest taka dosyć gęsta konsystencja, dlatego żeby coś się nam utrzymało, jakaś kulka,
tak dalej, żeby to się nam nie rozpływało. W razie czego można jeszcze dodać mąki, jeżeli uważacie, że jest zbyt miękka. Ale wydaje mi się wystarczająca do lepienia. Idziemy takie właśnie tutaj kuraczki robić. Zobaczcie. Śmieszne, dziwne. I zaczniemy od podzielenia na jakieś kulki. Jeżeli chcecie nieduże kurki, nieduże kuraczki, taka wielkość kulki nam wystarczy. To sobie możemy odłożyć na woreczek gdzieś z boku. Zobaczcie. Lepimy taką kulkę, wyciągamy ją do góry. Formujemy tutaj szyję naszej kurki i można też troszeczkę od razu ogonek z tyłu, ale też można ten ogonek później dorobić. Jeżeli potrzeba, możemy mieć, tak z boku wygląda, tułów kurki, możemy mieć wodę, żeby wygładzić, ale to jest już w ostateczności. Tak wygląda kurka z boku i jej tułów. Dwie kuleczki, dosyć duże. To będą oczy. Możecie przygotować też wykałaczkę. Będzie to nasze narzędzie do pracy. I wklejamy. Tu można właśnie za pomocą wody. Pomoczyć palec w wodzie. I za pomocą wody przytwierdzamy oczy naszej kurce. Dziobek robimy też z kuleczki. Takie jak oko, nie większej. I spłaszczamy go. Z tej strony, z jednej strony bardzo płaska musi być. Cześć. I tutaj też. Wykałaczka. Właśnie potrzebna jest do zrobienia dziurki w oku naszej kurce. A dwiema wykałaczkami możemy tutaj ukształtować dziobek. Jeszcze jakieś tutaj koraliki. Jej zrobimy. No i grzebyk. Według fantazji. Możemy też się posłużyć nożyczkami. Możemy po prostu zrobić płaski placek, a potem zwyczajnie w świecie ten grzebyk wyciąć nożyczkami albo wykałaczką, uformować go nie za duży. Wybieram taką tutaj wielkość. Tak wygląda z boku kurka do tej pory.
możemy tutaj troszeczkę ogonek podnieść. I teraz według Waszej fantazji można zrobić skrzydełka, a niekoniecznie, można pozostawić w ten sposób. Ja zrobię takie malutkie skrzydełka, też z kuleczek, dwie kuleczki troszkę większe niż na oczy. Rozpłaszczamy. I formujemy skrzydełko. I drugie. Jak Wam idzie? Czy masa wyszła? Czy robicie równolegle? Czy przyglądacie się? Napiszcie, kto robi równolegle ze mną. Pozdrawiam Panią Gosię z Polanki. Serdecznie. Kura prawie gotowa. Jeszcze może jakieś koraliczki tu jej takie dorobię. Wygląda tak. Możemy tu te szczegóły dopracować jeszcze patyczkiem. I możemy ją sobie zostawić do wyschnięcia. I zająć się na przykład kogutem i kurczakiem. Kogut jest taki bardziej wydłużony, zobaczcie, zdziwiony bardzo. Z ogonkiem. Odłożymy kurkę i zajmiemy się kogucikiem. Ostrożnie, bo trochę przykleja się. Dosyć się łatwo deformuje ta masa, więc musimy uważać. Tu ustawimy sobie naszą kurkę do wyschnięcia. Teraz pora na koguta. Kogut jest też z kulki, ale trochę wydłużona jest ta szyja. Jeżeli widzicie, że ta masa jest jakaś trochę lejąca, możemy nawet w trakcie teraz pracy dołożyć jeszcze mąki, żeby była trochę sztywniejsza. Ja chyba to zrobię. No, zobaczcie. Ten kogut, to jemu ta głowa tak automatycznie przekręca się na jedną stronę, ponieważ masa jest bardzo plastyczna, bardzo miękka. Możecie zrobić większego kogutka. I znowu oczy, czyli dwie kuleczki, dosyć duże. Ulepimy sobie najpierw oczy. Takie same kuleczki, ale wydłużone łezki to będą te koraliki pod dzióbkiem. I dzióbek też takiej samej wielkości jak oczy i spłaszczony. I jeszcze oczywiście grzebyk. Koguci. Może być taki. I znowu na wodę przytwierdzamy oczy. Dziobek spłaszczamy. Zobaczcie, z wszystkich stron, a podstawa ma być też całkowicie płaska. I tą podstawę moczymy i przyklejamy do masy. Koraliki. Nie przesadzajcie z ilością wody, żeby się za bardzo nie lepiło. Wystarczy naprawdę odrobinka.
do przyklejenia. Możemy jeszcze go tu wysmuklić. No i grzebień. Grzebień możemy zrobić z takich tutaj sterczących kawałeczków. Nakuwamy tutaj oczy i dziobek z dwóch stron wykałaczkami. I jeszcze możemy go tu bardziej uformować. Z boku tak wygląda nasz kogucik. No i jeszcze ogonek. Moczymy miejsce tu z tyłu, gdzie ogonek ma być. Ja robię mu taki fantazyjny ogonek z kilku piórek. Po prostu dokładam kolejne takie łezki. Może być bardziej na jedną stronę przeważać. Widzicie, ta masa cały czas troszeczkę osiada, jest dosyć plastyczna. Więc jeszcze raz go troszkę tu wysmuklimy. Tak jest. O, zdziwiony trochę. I możemy go pozostawić do ostygnięcia. Jeżeli się robią jakieś takie zagniotki, można użyć wody i to wymodelować. No i teraz przyszła pora na kurczaka. Kurczak chyba jest najprostszy. Jest to kulka, dziobek, oczy i jakiś mały grzebek. To jest kurczak większy, a to jest kurczak mniejszy. Czyli kulka, jakakolwiek. Oczy malutki grzebyczek może też być większy. Jaki tam sobie zrobicie? Dziobek? Jeden kurczak, drugi podobny. No i teraz trzeba to pozostawić do przeschnięcia i ewentualnie do wysuszenia w piekarniku. A tymczasem pokażę Wam, jak już naszą utwardzoną masę solną pomalować, żeby wyszły wesołe kurczaki.
kuraczki. Używamy farb wodnych, kto jakiekolwiek ma, mogą to być akwarele, plakatowe farby albo akrylowe. I malujemy fantazyjnie kolorowo, nie wszystkie na żółte, ale po prostu kolory takie, jakie nam się podobają. Oczy, myślę, te białka tutaj zostawiamy białe lub nawet pomalujemy na biało. Dziobki czerwone i te koraliki i grzebyk, a tu naprawdę tak jak nam się chce, jaki mamy ochoty zrobić kolor. Różowe. Będziemy też ozdabiać. Przygotowałam sobie takie nietypowe tutaj narzędzia z tych rzeczy, które mam w domu. Będziemy po prostu odbijać ślady. Są to jakieś, słuchajcie, pisaki. Popatrzcie, co macie. I zobaczcie, jaki może to zostawić ślad. Możemy sobie nawet taką próbkę zrobić. Weźmiemy kawałek kartki, zobaczymy jakieś ciekawe ślady z narzędzi. Na przykład tutaj mam taką paletkę swoją, zrobiłam. No i rozmieszamy, zobaczymy, jakie ślady pozostawiają po kolei moje narzędzia, które przygotowałam. Pisak. Zostawia takie ślady. Takie stempelki. Może się to nadawać do zdobienia. Co jeszcze? Mam taki jakiś pisaczek. On nam zostawi chyba gwiazdkowe takie ślady raczej. Spróbujemy zaraz. Tak, takie gwiazdkowe, zobaczcie. Kolejnym narzędziem jest trochę więcej. Zostawi nam jakąś obwódkę. Zobaczcie. O. Możemy sobie też sami robić jakieś narzędzia. Ja tu przygotowałam na kleju, na takim kleju z gumek. Zobaczymy, jaki to nam da odcisk. Zobaczcie. Trochę jak kwiatek. Może na początku jest tej farby dużo, ale potem wychodzi ciekawiej. Takie stempelki. Z kolei też sam klej też nam zrobi po prostu kropeczki i też nam się to przyda. Także mamy już sporo śladów i teraz na jednolity kolor pomalujemy kurczaki, na jakiś tam jednolity. Ja tu sobie zacznę od różowego. Z tego koguta zrobię takiego różowego może. Na dole takiego różowego, a tutaj go trochę rozjaśnię. No, dać można trochę białej farby. Takiego jasnego. Ogon można mu zrobić bardzo jakiś kolorowy. Tu
Tutaj zrobię troszkę jaśniejszą część, po to, żeby się mi tutaj te koraliki odbijały. Żeby to się nie zlewało, więc taki jasny. Można używać też wody. Śmiało. A ogonek zrobimy mu pstrokaty. I zaraz zobaczycie, jak fajnie się odbijają różne wzorki. Dobrze. Teraz weźmiemy się za grzebyk. Zrobię mu bordowy. Tu moją paletkę pokażę. Zobaczcie, grzebyk zrobimy mu tutaj ciemny. Nie grzebyk, tylko koraliki. Jeszcze trochę z tym różowym. I dziobek też, albo pomarańczowy bardziej zrobimy mu po dziobek. Tu uważamy przy oczach. Chociaż zaraz pomalujemy na biało. Bardzo się przechylił. Mocno zdziwiony. No i przechodzimy powolutku do robienia ścisków na koguciku. Aha, jeszcze ogon. Ogon jakiś pstrokaty. Damy mu zielony, żółty. I trochę niebieskiego. Teraz jeszcze co?
oczy białe. Tak, jeszcze podmaluję. Zobaczcie. Troszkę wody. Jak jest wyschnięta masa już wypieczona w piekarniku, to śmiało możecie wody dodawać. A na świeżą nie polecam malować, bo po prostu musi trochę przeschnąć. Ja zrobiłam wczoraj i wypiekłam dzisiaj rano. Godzinkę, może nawet 2 godzinki na temperaturze 100 stopni wypiekamy nasze kurczaki. Teraz możemy zająć się dekorowaniem, czyli tymi odciskami. Można też użyć zwykłego patyczka. Zobaczcie. Zobaczymy, jakie zostawia ślady ten patyczek. O, też całkiem fajne. Będzie kolorowy, niepowtarzalny. W środku oczy można wykałaczką zrobić czarne źrenice, czarne dziurki. Z wszystkich stron. Dosyć szybko wysycha ta farba, zobaczcie. Prosty sposób. Z tym odbijaniem i zakręcamy sobie tak. I jeszcze oczy. Jak wam idzie, piszcie. Oczy trochę już białe są, bo ta masa jest taka dosyć jasna, ale jeszcze można bardziej to uwypuklić. Albo tutaj z samej. Może tylko po powierzchni wystarczy. I wykałaczką czarne dziurki. Albo granatowe. Zobaczcie. I już kogucik nasz jest jeden gotowy. Jeszcze tu na skrzydełku. Tak, odstawimy go. Pokażę tu z bliska. Tak wygląda. Na was tu patrzy. Zostawię go tu na tą moją dekorację. Z rzeczy z szafy, moje ciuchy i ręczniki, jako trawka. Zobaczcie, jak tu mam pięknie. Kogut jest. Kurka. Może mieć inny kolor. Zrobimy ją. Może kurczaka najpierw, pomarańczowego, żółtego. Zobaczcie. Żółtego kurczaczka.
Może z kolorowym grzebyczkiem. Damy mu jakiś kolorowy grzebyczek. Jak Wam idzie? Przypominam, że można swoje prace, a nawet trzeba, zachęcam gorąco, wstawić tutaj do tego posta, do tego filmu. I w ten sposób tworzy się nasza taka wirtualna galeria z prac plastycznych. O, zrobimy mu takie kolorowe. Kolorowy grzybyczek i dziobek. I koraliki. Innym sposobem też jest zrobienie najpierw wszystkich elementów, a potem przytwierdzenie na tych elementów na klej na gorąco, jak będą już twarde. Ale nie chciałam, żebyście musieli używać tego kleju, a poza tym nie każdy w domu ma, więc od razu możemy zrobić takie ulepione od razu i przytwierdzone do siebie elementy. Też ładnie to wygląda. Oczy, a może niebieskie? Tak wygląda mój kurczaczek. Ustawimy go tam, na dekoracji. Została kurka jeszcze. Druga kurka. Możemy zrobić paski, na przykład jakieś kolorowe. Takie kolorowe paski zrobimy. Nie bójcie się eksperymentować z kolorami i z kształtami. Na tych paskach możemy zaraz zrobić jeszcze jakieś odbicia. Zobaczcie. I może jeszcze żółty. Albo jeszcze taki, aha, pomarańczowy, dziobek i bordowy. Można zrobić dziobek bordowy, a koraliki na przykład zrobimy jej różowe. I grzebyk też różowy. A może całą górę już żółtą.
Dzwonek. Może trochę jasnego, jakiegoś białego rozjaśnimy. I żółtego. Jak wam idzie? Piszcie w komentarzach, czy wyszła masa i czy wam się podoba. Dobra, też jest jeszcze biały. Musimy też starać się, żeby było równo dokładnie, w zależności od tego, jaki chcecie efekt uzyskać. Mogą to być takie różne maźnięcia, przypadkowe czasami też. I spróbujemy jeszcze może coś odbić. Górę kurki zrobimy białą. Razem z tymi oczkami. Oczy jeszcze pomalujemy u tego kurczaka. I u tej kurki. Te kurczaki tak naprawdę są fantazyjne i szalone. Nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale co ciekawe. Teraz tutaj na tej górnej części kurki spróbujemy też jakieś kropeczki odbić. Może z innego narzędzia. Na pewno coś ciekawego w domu znajdziecie. Jakiś pisak stary. Coś, co da fajny ślad. Właśnie najpierw zróbcie sobie próby, jaki przedmiot zostawia jakiś ślad i potem będziecie mogli wykorzystać. Teraz jeszcze oczy. O. Zobaczcie. I jakiś jeszcze. Spróbujemy odbić ślad. Co my tutaj mamy jeszcze? Może z tego pisaka, albo może z tego żółtym odbijemy. Spróbuję większym narzędziem albo pomarańczowym. Jak jest nadmiar farby, możemy sobie na kartce odbić. I potem tu wypróbować. Albo po prostu tym klejem spróbuję.
zobaczcie. O. Szalona, kolorowa kura. No i jeszcze jedna nam została. Zobaczcie, już cała rodzinka. Tutaj rodzinka, czy znajomi. Tu się tworzą. Te sobie schną. Utwardzają się, zastygają. Jeżeli wam trochę zostanie, nie musicie od razu wszystkiego zużywać. Wystarczy to włożyć w worek i na przykład schować do lodówki. Można drugą część sobie zrobić jutro. Teraz jeszcze tam nam została. Może też ją taką jasną zrobię, żółtą. Pomarańczowej też jeszcze nie mamy. To by mogła być pomarańczowa. Prowadzące nie może być widać, bo muszą być widoczne prace. A prace są tak małe, że tak naprawdę robimy... O, jedno zbliżenie. To są moje kurczaki. Na tle zielonego ręcznika i ustawionych kwiatków moich i rzeczy. I... jeszcze jedna kurka. Będzie cała na żółto. Tylko grzebek zostawimy jej. Grzebek zobaczymy, zostawimy jej. Czerwony. A tego zrobimy pomarańczowego kurczaka. Dobra. Okej. Dziobek różowy, coś mi tu na oko wjechało. To nic. Malujemy oko. Jeżeli wam się trochę pobrudzi jedna część od drugiej, no to przecież zawsze można prowadzić korektę. Przyjmujcie się. I jeszcze źrenice. I też u tego. Idzie.
babek u najmłodszego. No i tak moje kurczaki są już gotowe. Spotkamy się za tydzień o tej samej godzinie, o 14. Przygotujcie ołówki. Będziemy rysować zwierzęta. Teraz pokażę jeszcze. Możecie sobie zrobić w domu też aranżację do swoich figurek. Czyli ustawcie je jakoś ciekawie. W jakimś przyjemnym otoczeniu. Na przykład. Ja sobie tutaj je ustawię. Tak wyglądają moje kuraki. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia za tydzień o 14. Do widzenia.